Przejdźmy to. Mamy ministra rolnictwa tutaj u nas w Zosinie, można powiedzieć historyczna Czechwina. Proszę Państwa, jesteśmy po długiej, bardzo długiej rozmowie. Myślę, że pierwszy raz bardzo merytorycznej i tylko na argumenty. Uszanujmy to, że idzie wszystko w dobrą stronę. Pierwszy raz widzę światełko w tunelu, chociaż wiecie, że ja optymistą wielkim nie jestem. Dajmy panu ministrowi głos, niech wleje trochę otuchy w nas i uszanujmy tutaj, zachowajmy porządek. Pokazaliśmy na sali, z całej Polski byli rolnicy, od Kotliny Kłodzkiej po Szczecin, po Mazury. Pokazaliśmy, że możemy spokojnie, merytorycznie rozmawiać i zachowajmy się tutaj dzisiaj i teraz. Panie ministrze, ma pan głos, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, witam państwa. Tak, po pierwsze chcę podziękować za spotkanie to, które odbyliśmy w gronie, chyba było teraz 50 osób, bardzo merytoryczne, konkretne, były zgłaszane wszystkie problemy, postulaty z różnych obszarów, pewnie jeszcze do nich nawiążemy. Ja się do nich odnosiłem. Ja przyjechałem między innymi też po to, bo ja w poniedziałek, a dokładnie jutro jadę do Brukseli na rozmowy związane na szczeblu Rady Ministrów Rolnictwa krajów Unii Europejskiej. I chcę powiedzieć o tych problemach, które usłyszałem tam, a tam byli wszyscy, którzy reprezentują różne środowiska, reprezentują was. I chcę, bo rolnictwo przeżywa trudne chwile. Przede wszystkim problem opłacalności. Problem opłacalności. Wiemy, jakie są ceny na zboże, jakie są ceny były w zeszłym roku na nawozy. Wiemy, jaka jest trudna sytuacja, żeby móc utrzymać ciągłość produkcji. A więc pierwsze, opłacalność produkcji. Czy na to ma duży wpływ sytuacja na granicy? Ja wiem, że dzisiaj jest dzień szczególny, bo jest 2 lata od napaści Rosji, Putina na Ukrainę i Polacy udzielali pomocy, udzielają, będą udzielać, ale chcemy rozdzielić sprawę pomocy od spraw gospodarczych, bo to nadmierne otwarcie, które zostało zaproponowane i wprowadzone przez Unię Europejską, doprowadziło do trudnej sytuacji w krajach, które graniczą z Ukrainą, szczególnie rolników, bo rolnictwo nasze nie wytrzyma konkurencji z rolnictwem ukraińskim, gdzie wiemy, jakie są ziemie, wiemy, jaka jest skala produkcji, jakie są wielkie agroholdingi i wiemy także, że tam nie ma tych wszystkich standardów, które są tutaj u nas, w postaci wymogów tutaj u nas. W związku z tym rozmawiamy i na szczeblu ministerii politycznym, i na szczeblu takim technicznym, roboczym, żeby ustalić warunki wymiany handlowej. Czy to będzie pełne zamknięcie granicy, czy zwiększenie kontroli, bo to musi nastąpić, bo oczywiście najprościej byłoby zamknąć granicę. Tylko jak popatrzymy całościowo, to my w zeszłym roku mieliśmy w bilansie handlowym, kiedy się liczy cały handel, 6 miliardów euro nadwyżki. Kiedy się patrzy tylko na rolnictwo, to ten zeszły rok był rokiem szczególnym, trudnym dla rolnictwa, to mieliśmy import, był w granicach 1,7 miliarda euro z Ukrainy, a ponad 1 miliard był nasz eksport. A więc mamy saldo minusowe w artykułach rolnych na poziomie 656 milionów euro. A więc to nie wygląda tak źle, tylko problem jest w tym, że nie mamy pełnej kontroli, co jest naszym błędem całego systemu kontroli, jeśli chodzi o tranzyt. Że to zboże, które wjeżdża tranzytem, ono nie wszystko nie w pełnym zakresie wyjeżdża z Polski. To jest problem. Drugi problem, no to jest oczywiście problem nadmiernego importu w tej chwili cukru. Panie ministrze, gdzie są kaucje, o których tak głośno mówiliście? Tak, kaucje, była mowa o kaucjach, ale prowadzenie systemu
nadzoru nad tranzytem jest, doprowadzi do tego, że właściwie już teraz mamy ten tranzyt bardziej uszczelniony. Także tutaj ten problem poruszony kaucji jest problemem nierozwiązanym, bo on nie jest przewidywany w systemie handlowym Unii, bo to Unia odpowiada za sprawę handlową. Ale mówiliście inaczej, że to nie Unia, tylko rząd odpowiada za to. Nie. Ostatnie 5 lat, jak byliście w opozycji, tak, cały czas była poruszana sprawa właśnie kaucji. I nic nie robicie. Wiecie, to zróbcie, zamknijcie granice i zacznijcie pracować. Załatwicie kaucję. Zamknięcie granicy też jest rozpatrywane. Nie chcieliśmy tego robić teraz właśnie, kiedy jest ten okres rocznicowy, jeśli chodzi o napaść na Ukrainę. Panie ministrze, taki pomysł jest, niech pan zabierze komisję 3 rolników ze sobą do Brukseli. Nie, bo to są rozmowy o nas bez nas, cały czas. Dokładnie. O nas bez nas. 3 rolników, niech jedzie z panem do Brukseli, niech patrzą na pana. Już panu odpowiadam. Będą także poniedziałek, co zapowiedziane jest protest 1500 traktorów, które przyjeżdża do Brukseli z terenu Belgii i będzie protest tam też rolników. To wszystko doprowadza do tego, że będzie to nagrane i będzie to dostępne, moje wystąpienie, i powołam się na moją obecność tutaj dzisiaj. I o tym będę mówił w Brukseli. Daję wam słowo. Panie ministrze, ja panu dam taki przykład. Mamy swoje lata, ja pamiętam, jak prowadzono stan wojenny, jak przyjechał poseł i nam opowiada o odwadze cywilnej, tak? Za to, że powiedziałem nie, to gdzie pańska odwaga cywilna, zostałem wylany ze szkoły, z liceum, tak? Potem robiłem maturę eksternistycznie. Wyjechałem stąd, wróciłem. I co mamy? Mamy to samo, co było za komuny. Gdzie wasza odwaga cywilna, żeby bronić nas? Okej, już do tego się odniosę. Proszę państwa, tak się składa, że za 2 miesiące będzie 20 lat naszej obecności w Unii. Tam sam raz widzę przy tym dużym ciągniku młodą panią, patrzę pani kierunku, jest tu dużo młodzieży, dużo młodych rolników protestuje, bo mają trudną sytuację, ale jednocześnie też popatrzmy obiektywnie, że w ciągu tych 20 lat istotne zmiany w Polsce nastąpiły. Oczywiście, także tu bądźmy też szczerzy, jeśli chodzi o ocenę. A jest prawda, że teraz jesteśmy na dużym zakręcie, jeśli chodzi o rolnictwo, i mówiliśmy na spotkaniu i tu były jasne stawiane argumenty i oczekiwania, jeśli chodzi o zamknięcie granicy. Ale są oczekiwania. Jakie są konkrety, panie? O zamknięcie granicy. Ja mówiłem o zwiększeniu kontroli. Ja mówiłem o tym, coś im podjęli, bo są już pierwsze efekty. Mówiliśmy o Zielonym Ładzie, bo jestem za tym, żeby będę wnioskował o wycofanie ugorowania innych. Już zostały prowadzone, wyłączone zostały ten narzut, żeby ograniczyć o 50% pestycydy. Także ile rzeczy zostało zrobione? Mówiłem o tym, że będziemy wnioskować o zwiększenie, o zasilenie pewne rolnictwa środkami z Unii Europejskiej, bo to za sprawą Unii Europejskiej otwarcia granicy rolnicy ponoszą określone koszty. Ponieśli rolnicy te koszty, które są związane właśnie z tym i z otwarciem granicy i Zielonym Ładem. I także będziemy wnioskować o to, żeby było pewne wsparcie, i o tym rozmawiałem z premierem, ministrem finansów, z budżetu krajowego dla rolników. Już kończę. Bo także mówiliśmy o tym, żeby utrzymać produkcję zwierzęcą, żeby nie było żadnych zakazów z produkcją zwierzęcą. Także padały tam głosy odnośnie małej produkcji w gospodarstwach mniejszych, jeśli chodzi o to, żeby można utrzymać parę warchaków na własne potrzeby. To oczywiście jest problem ASF-u, ale do tego wrócimy. I mówiliśmy także o sprawach jakości. Mówiliśmy o sprawach jakości żywności, bo rolnicy polscy produkują żywność dobrej jakości. I też zapewniają ten dostęp żywności dla wszystkich. Co wiemy, że w czas, że Polska się stosuje do nałożonych nam
Stosujemy się, a Ukraina... Nie, okej, okej, dlatego ja... Dlatego ja ten argument, co pan mówi, podnoszę. Ja ten argument podnoszę, ma pan rację i rzeczywiście, bo jestem za tym, żeby nastąpiło jak najszybciej, nastąpiły negocjacje, bo Ukraina, jeśli wejdzie do Unii, to nie może być pełnego wolnego rynku, bo po prostu rolnicy europejscy by nie wytrzymali konkurencji tej, która jest związana czy narzucona przez rolnictwo o takie potencjalne, dobra gleba, duża skala produkcji, nie stosują tych wymogów jakościowych, to by rolnictwo europejskie nie wytrzymało konkurencji. A więc o tych sprawach chcę mówić i mówię, będę mówił w poniedziałek w Unii, we wtorek rolnicy są na proteście w Warszawie, będą przyjęci i w Sejmie przez marszałka Hołownię, będą przyjęci także w szczeblu rządowym. Wojenne dopłaty do pszenicy i do rzepaku. Wojenne dopłaty. To zostało postulowane. Tak. To zostało, proszę państwa, podniesione. Tak. Złożyliśmy taki wniosek o 1500 zł do hektara. Oprócz buraków, no ta uprawa akurat była opłacalna i to pan minister to wiedzie to jedyna, która jest opłacalna. Była. No ale w tym roku. I proszę państwa, to wiezie pan minister do pana premiera. I myślę, że cała ta rozmowa, a pan minister jeszcze sam poszedł dyskutować, cała ta rozmowa naprawdę, uwierzcie mi, że dzisiaj pierwszy raz doszliśmy przynajmniej do ustalenia stanowisk. I to już jest dużo. Z panem ministrem we trójkę do Brukseli. Jedźcie. Proszę państwa, może ja coś powiem. Ja to jako starosta miejscowy tutaj od 16 lat, może pan mnie da coś powiedzieć. Proszę państwa, ja apelowałem dzisiaj nie do pana ministra, do całego rządu, bo pan, możemy mówić o zamknięciu, o czym innym, to dzięki, że pan przyjechał do nas, miał odwagę, przyjechał i za to należy panu ministrowi podziękować. Ale ja o co innego apelowałem. Jestem starostą od 16 lat. My tu żyjemy. Nasze dzieci i nasi dziadowie tu byli. I znamy historię. I naprawdę apelowałem do rządu, żeby naprawdę pochylił się nad naszymi tutaj postulatami i wziął to poważnie, bo zaczyna się robić nienawiść między narodami. I co się skupiaj? My zostajemy tu. Dużo rolników przyjechało pomóc nam. Dziękujemy za to, ale naprawdę my już się boimy. Gdzieś nie słychać było, że samochód spalony, drugi rolnik uciekał od tego. To naprawdę robi się źle. I ja apeluję z tego miejsca. Na pewno nie ja. No na pewno nie pan, ale mówi pan o nienawiści. Ale proszę pana, rozumie pan do czego... ...apeluje cały czas ten konflikt, żeby on powstawał, żeby go wygasać. Proszę pana, ale ja jako tutaj... Ja jako starosta to proszę rząd, żeby naprawdę pochylił się nad naszymi protestami i zakończyć naprawdę, wziąć to pod uwagę i zakończyć to nienawiść, to po prostu blokadę, bo to i ludziom przeszkadza niektórym i co między narodami nienawiść i kto później długo będą się bali wyjść z mieszkania, bo to jest poważne sprawy. Wy, niektórzy państwo odjedziecie, a my tu żyjemy, nasze dzieci żyją. I naprawdę apeluję do rządu, niech naprawdę... Ja poproszę jeszcze wiceministra Krajewskiego, żeby powiedział, bo nadzoruje agencje, jakie w najbliższym czasie będą uruchomione płatności w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Szanowni Państwo, problemy te, które są do rozwiązania teraz, to na pewno wywiezienie nadwyżki polskiego zboża, które macie w magazynach i to jest problem do rozwiązania w całej Unii Europejskiej, bo my mamy największą nadwyżkę w całej Unii i wiemy, czym to jest spowodowane. To jest jedna rzecz, druga rzecz, którą musimy bezwzględnie jak najszybciej i chcemy wykreślenia tych wszystkich nieracjonalnych zapisów Europejskiego Zielonego Ładu i to przygotowujemy, wysyłamy to cały czas do komisji. Jesteśmy za tym, żeby tych zapisów
Nie było i to jest robione w tej chwili. W dalszej kolejności będą kolejne, bo nie może być to na poszczególny, na pojedynczy rok przyjmowane, tylko na kolejne lata. I kolejna rzecz, pieniądze, które powinny być na waszych kontach już dawno, dzisiaj doprowadzimy do tego, żeby już rozpoczęła się wypłata środków i z ekoschematów, i pomoc do kukurydzy, pomoc suszowa. To wszystko, żeby było jak najszybciej wypłacone, bo wy z tych pieniędzy musicie przecież zakupić nawozy. Jak długo? Jesteśmy za tym, żeby przywrócić opłacalność. Wiemy, że dzisiaj sytuacja jest ze względu na wojnę bardzo trudna. Pozostały wywrócone wszystkie i relacje, i prawidła, które do tej pory funkcjonowały. Brak opłacalności w produkcji zwierzęcej i w produkcji roślinnej, przecież to wszystko widzimy. I to dzisiaj rozwiązujemy. Nie wszystko jest zależne tylko i wyłącznie od Ministerstwa Rolnictwa, ale też niektóre kwestie musimy uzgodnić z Komisją Europejską, bo tworzymy wspólnotę państw i to jest wszystko w ramach wspólnej polityki rolnej robione. Dobrze, panie ministrze, tak jest, taka sprawa. Wiemy, to jest tymi holdingami. One nie płacą nic na rzecz Ukrainy. Tak, pieniądze są wywożone. Myśmy o tym mówili, naprawdę o tym wszystkim mówiliśmy. Naprawdę, proszę państwa, o tym była mowa. Nasze zboże wypływa z Polski, a my ukraińskie zboże. Te, którego napłynęło mnóstwo w 22, 23 roku, one częściowo wyjechało, częściowo pewnie jest w Polsce. Oczywiście, że powinno nam zależeć na tym, żebyśmy my wszyscy spożywali, czy było to zboże skarmiane, tylko te zboże, które spełnia najwyższe normy jakości, a takie normy spełnia polskie zboże. Pani Peczekowa, my to wszystko wiemy, myśmy naprawdę o tym wszystkim mówili. I uszanujcie to, że pan minister przyszedł tutaj do was mówi, ale nie przekrzykujcie. Jak idzie w dobrą stronę, to naprawdę to róbmy. Polska jest suwerennym państwem, pamiętajcie. Tak, Polska jest suwerennym państwem, a protesty są formą demokracji. I wolno protestować i to jest, i pamiętajmy o tym także, że ta krytyczna ocena tego, co jest, żebyśmy także mówili o tym, co jest zrobione, to po pierwsze. I drugie, wiecie, czego pragnę, że przyjechał tutaj na Dożynki, żebyśmy mogli powiedzieć, żeśmy wiele rzeczy rozwiązali, żeby może się nie uda wszystko, ale żeby powiedzieli, że jest lepiej, czego wam życzę i sobie i ja tu dalej. Dziękujemy panu ministrowi. Proszę państwa, pan minister, naprawdę uszanujmy to, że naprawdę jedzie. Dobrze, proszę pani Peczekowa, pani się uspokoi już. My to wiemy. Proszę państwa, naprawdę pan minister jedzie na następne spotkanie. Uszanujmy innych rolników, bo to trzeba wyciszyć. To nie może tak dłużej być. My musimy rozmawiać, bo to w naszym interesie. Taki gwar nie sprzyja temu, żebyśmy doszli do jakiegokolwiek porozumień. Zrozumcie. Wiecie, poprosiłem, żebym przyniesie to teczkę, bo to jest napis Bruksela, bo tu właśnie zbieram te wszystkie informacje, bo chcę tam rozmawiać. Ja wiem, byłem wiele lat w Brukseli, wiem, ja pochodzę z gospodarstwa i jestem ze środowiska chłopskiego, wiejskiego i się nie wstydzę tego i mam, i jestem, i chcę o tym rozmawiać i bardzo państwa serdecznie pozdrawiam, jadę jeszcze na kolejne spotkanie, ale uważam, że powinniśmy tu być z państwem i rozmawiać za tą rozmowę, taką bardzo konkretno, merytoryczno, dziękuję. Macie prawo być niezadowoleni, bo w rolnictwie są trudne sytuacje. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, 5 godzin spędziliśmy z panem ministrem i naprawdę uwierzcie, idzie w dobry kierunek. No. Nie wiem, czy podtrzymasz. Ja zapraszam wszystkich we wtorek do Warszawy. Do Warszawy, rolnicy. Tutaj nic nie da krzyczenie. Trzeba jechać do Warszawy.
na 6 marca znowu do Warszawy, aż osiągniemy swoje wszystko. Jeżeli nie pójdziemy do Warszawy, to nasze tu stanie dzisiaj, rozjedziecie się po domach i nic nie będzie. Ja 14 dni już tutaj stoję, co z tego? I to nasze powstanie chłopskie, panie ministrze, musi wywrzeć na rządzie i na Brukseli te decyzje, które nas usatysfakcjonują. Wyobraźcie sobie, żeby miasto, żeby mało jedzenia, żeby się boli. W życiu, w życiu. Doskonale wiedzą, co chodzi. Oni nas popierają, ale... Proszę państwa, jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi, że przyjechał do nas. Szkoda, że nie ma tutaj premiera lub głównych decydentów, ale jest pan chłopski minister. To Martach premier tu. Tak jest. Proszę państwa, dziękujemy wszystkim, którzy tutaj są, którzy przyszli, którzy przyjechali z całej Polski. Ej, Rola Wielkopolska, słuchaj, bo wam dziękuję. Dziękujemy wam wszystkim, żeście tu przyjechali. Myślę, że wiadomo, nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale bo nie mamy jeszcze jakichś takich konkretów, ale naprawdę uwierzcie, że dzisiaj przez te prawie 5 godzin do czegoś doszliśmy i postawiliśmy panu ministrowi warunek, że po 27 mamy dalsze rozmowy i to musi dojść do jakiegoś porozumienia, bo ani my nie będziemy stali, ani ministerstwo też będzie na wylocie i musimy się dogadać, bo no nie ma innego wyjścia i my musimy produkować, bośmy tyle lat to robili iśmy trwali i tutaj jesteśmy po to, żeby trwałość naszych gospodarstw była zapewniona. Jeśli było przez tyle lat porządek, to nie można mówić dzisiaj, że ostatnie 8 lat, ostatnie 16 lat spowodowało to, gdzie dzisiaj stoimy niepotrzebnie i musimy to zmienić. I oni muszą jedni i drudzy zrozumieć, że ostatnie 16 lat nie było właściwe. I polityka Unii Europejskiej jest całkowicie niewłaściwa. Dzisiaj jak... Co myślicie było? I nie może być tak i o tym... Naprawdę, uwierzcie nam, bo było 40 parę lat, sam mogę kłamać, ale 40 parę osób nie kłamie. Możecie pytać. Myśmy, proszę państwa, wykazali, że to nie może być tak, że Unia Europejska pozwala na wprowadzenie bezkarnie rosyjskiego zboża, że nie ma na rosyjskie zboże embargo, co mówić na ukraińskie. I panowie, nie można już dzisiaj mówić, że czy w ten, czy w tamten sposób sprowadzać zboże z Ukrainy, że będziemy koncesjonować. My się nie mieścimy, to nie jest prawda, że Ukraina nie ma gdzie sprzedać. Ukraina tylko 5% tu sprzedaje i te 5% to jest za dużo, bo oni te 5% mają gdzie sprzedać. Oni sprzedają na Morzu Czarnym o wiele drożej niż tutaj. To jest tylko pozycjonowanie się na polskim rynku. My do tego nie możemy dopuszczać, bo mówienie, że zrobimy kaucję, co z tej kaucji, jak my się zderzymy w portach polskich? My nie możemy się zderzać, nasze porty były zaniedbane przez 30 lat, nie było ani jednej inwestycji. I my dzisiaj ukraińskie samochody ze zbożem wypierają nasze. Myśmy o tym wszystkim mówili i myślę, że to zrozumienie będzie. I jak Ukraina chce być naszym przyjacielem, a my tylko byśmy chcieli, my też, to ma pan rację, ma pan zdecydowanie rację, widzimy wrogie posunięcia, tylko gdzie jest prezydent Ukrainy, gdzie są władze, że trzymają dzisiaj z oligarchami, a nie ze społeczeństwem ukraińskim. My to wszystko powiedzieliśmy i to wszystko wybrzmiało. Kilku oligarchów mają wielką, większą władzę niż państwo ukraińskie. I my jesteśmy za Ukraińcami, ale nie za oligarchami, którzy nam psują rynek. Oni z nas korzystają i do tego nie możemy doprowadzić. To proszę państwa, bo naprawdę wszystko powiedziane. I my... Przepraszam, bo już wątek wybili.
i wybory, proszę państwa, o, i ostatnia rzecz, wybory do Brukseli, zbliżają się wybory i wybierzmy takich ludzi, którzy są patriotami w kraju, a demokratami w Brukseli, ale to musi być tam, ścierajmy się, ale pilnujmy własnego, bo niestety widzimy, że każdy ciągnie do siebie i my musimy też zadbać o nasze polskie rolnictwo, które dzisiaj już nie można mówić, że to jest, że dzisiaj to nie jest bezpieczeństwo żywnościowe. Widzimy, co się dzieje, nikt nie wie, jak się skończy wojna na Ukrainie. Nie wiemy, czy za miesiąc ma nie będzie suszy, musimy zadbać o siebie. I naprawdę pierwszy raz to wybrzmiało. Tomek, jako gospodarz, zamknij tutaj teraz już tutaj i zapraszamy na tutaj Bigos, no i co, sami musimy niszczyć tą nadprodukcję. Drodzy rolnicy, ja mam do was takie pytanie. Co robimy z protestem? Zamykamy protest, dzisiaj granica jest otwarta, jedzie wszystko swobodnie. Bo to jest rocznica, druga rocznica napaści Putina na Ukrainę i my to uszanowaliśmy i taki gest był z naszej strony. I teraz tak, jeżeli mamy dalej ciągnąć ten protest, który jest zgłoszony do końca marca, to powiem krótko. Trzeba pomagać, bo ja już więcej siły nie mam, tylko tu codziennie stać. Przyjeżdżają, robią burdy, trzeba to wszystko opanować, trzeba to wszystko zrobić. Albo pomagacie, zgoda, albo pomagacie, mówimy o regionalnych, nie? Ale z Polski też mogą przyjeżdżać. Tak. Albo pomagacie, albo my ten protest po prostu zamkniemy, bo my nie dajemy rady. Walczymy! Proszę państwa, pytanie teraz. Zamykamy czy pomagacie? A czy można zawiesić? Można zawiesić. Proszę państwa, do 27-8 wytrzymajmy. I tutaj apel do rolników z powiatu zamojskiego, chrubieszowskiego. Dajmy jeszcze radę, chłopy razem, jeszcze te parę dni do 27 musimy jakoś wyprawić też od nas autokar do Warszawy i myślę, że po 27 już się kończą przelewki, bo jeszcze daliśmy mandat panu ministrowi na czas na ogarnięcie się. Wróci z Brukseli, chcemy konkretów, już jest koniec. Panie Grynie, pan się pakuje. Ja bym wolał pojechać do warsztatu. Umawiamy się tak, protest trzymamy do środy. Tak samo jak każdy z nas. Trzymamy protest do środy, zobaczymy, co rozmowy pokażą we wtorek po proteście tym. Jeżeli premier podejmie jakieś działania i wesprze nas i przede wszystkim minister rolnictwa, bo on chce pomóc, prawda? Tylko, że od niego to dużo nie zależy. Tam jest minister finansów, tam jest premier, tam muszą być decyzje. Jeżeli będziecie dalej pomagać, będziemy stali do skutku. Nie ma problemu, aż oni coś zrobią. Proszę państwa, jeszcze chciałem podziękować. Naprawdę wam podziękować, że ten minister tu wszedł i wyszedł w miarę kulturalny sposób. Proszę państwa, bo mówi się dużo o patriotyzmie, o różnych rzeczach, ale to jest też patriotyzm, jak się kogoś do domu jako gościa zaprosi i się go nie obraża. Co innego, jak się go spotka gdzieś tam na ulicy. Ale jeśli się do domu zaprasza, a myśmy go zaprosili, to dziękuję wam bardzo, żeśmy się zachowali pozytywnie. Myślę, że bardzo pozytywny odbiór dostał nas na sali, jak i tutaj. Dziękuję wam bardzo za to. Ja myślę, że przyjdzie czas, panowie, i w kupie siła. Premier był zaproszony. Ja wiem. Ale on bez konkretów pewnie się boi. I jeszcze raz powiem, że to, co ja wyszedłem tam, jak było to spotkanie, zwróciłem się do was, ale to nie było możliwości technicznej, fizycznej, pod każdym kątem, żebyście wy tam weszli na rozmowę. Wcześniej było spotkanie, na którym ustaliliśmy, że wychodzą liderzy, odpowiedni ludzie, znaczy odpowiedni, trudno tak powiedzieć odpowiedni, ludzie, którzy reprezentowali dane ugrupowania i oni mogli rozmawiać, bo gdybyśmy byli tam wszyscy, to niczego by nie doszło, to by się rozleciało, nie byłoby żadnych rozmów, żadnych po prostu konkretów. A tak w tej chwili tak wygląda, że
Są obiecane dużo rzeczy, jeżeli nie zrealizują, to będziemy po prostu dalej ciągnąć te protesty w całej Polsce. Dziękuję. Zapraszamy wszystkich tam do bufetu. Oficjalna część spotkania już się skończyła, choć jak widzicie, emocje są nadal bardzo duże. Czy spotkanie z ministrem rozczarowało? Trudno powiedzieć. Czekamy na konkrety, czekamy na najbliższe dni, a z wami zobaczymy się na pewno na proteście we wtorek. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo za ten wspólny weekend.